Moje drogie, buggy to było pikuś i to były testy przed profesjonalnymi wyścigami kartingowymi, w jakich weźmiecie udział. O ja. No tobie szło najlepiej w buggy. No ja wiem, teraz pokażę, co potrafię. Jeździłaś na czymś takim? Nie, ale bardzo się cieszę już. Asia, co powiesz o tym, co cię za chwilę będzie czekało? Przebieram nóżkami ze szczęścia. I boję się o Kasię, szczerze mówiąc. Dziewczyny, przed wami ostatnie zadanie. Sprawdzimy, która z was będzie najszybsza. Jesteśmy na obrzeżach Zielonej Góry. Tak, w Starym Kisielinie dokładnie, to jest 7 km od centrum Zielonej Góry. Jest to całkiem fajny obiekt. Możesz mi trochę o nim powiedzieć, o jego parametrach? Czy tutaj odbywają się jakieś mistrzostwa, zawody? Parametry techniczne to od 8 do 12 metrów, czyli 8 metrów jest szerokość toru po zakrętach, natomiast najszerszy jest na linii prostej, czyli start meta 12 metrów. Długość ile? 892 metry. Odbywają się tu zawody skuterów, supermoto i kartingowe. Tutaj może przychodzić każdy, bawić się, jeździć go-kartami. Oczywiście. Od 8 do 16 tor jest czynny codziennie dla klientów, którzy przyjeżdżają ze sprzętem profesjonalnym. Natomiast od 16 do 21 codziennie jest czynna wypożyczalnia go-kartów. Powiedz mi trochę o parametrach tych go-kartów, które tutaj macie do wypożyczania. 10 koni, 270 pojemności. Stworzyła je firma Sodi na silnikach Hondy. Jaką prędkość mogą rozwijać? Około 90 na godzinę na prostą. Może z którejś z tych dziewczyn tutaj wyrośnie taki żeński odpowiednik Kubicy? Jak najbardziej. Z tego co wiem, to Robert Kubica tu też w Zielonej Górze był i jeździł, jak zaczynał swoją karierę kartingową. Gratuluję, Asia! Gratuluję, dziewczyny. No, to był pokaz, co we dwie zrobiłyście. To wow, mój mam z krzykiem.